Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nazgul, a to jest kolejny odcinek z Margonem. Dzisiaj już nie Nazgul Adventure, tylko po prostu sobie gramy. Tym razem akurat na Antikusie, czyli moim 42 magu na Kataha. Dzisiaj pokażę Wam naprawdę fajne, chociaż niedoceniane przez niektórych, ekspowisko, czyli Łotr. Łotr, no oczywiście na ten poziom dużo lepszym pod względem expu, no tym lokalizacją jest Kanion Straceńców, jeżeli się nie mylę, no i tamte wilcze plemia i takie rzeczy. Tutaj ktoś przyszedł, raczej nie expić, raczej na Aliasa. Nie bije. Okej, nie wiem, o co chodzi. Przecież chyba mogła przejść. Są dwie mapki związane z Łotrami. Czyli mapka ta. Ona jest przeder, mapka nad Eder. Jest to, no, Fort Eder oczywiście. I jest to taka jaskinia, tam się wchodzi. Ale nie wiem, dlaczego ona bije. To jest taka mniejsza lokalizacja. Jest też taka otwarta mapka na powierzchni związana z Łotrami. Tutaj przez te jaskinie przechodzi się do miejsca, w którym jest szczęt alias Gładki, czyli elita. Ojejku, elita albo elita druga. Nie wiem, trochę to sfejlowałem. Ale na pewno myślę, że wrzucę jakiś odcinek z Aliasa, jak będę kiedyś sobie Antikusem bił. Nie wiem, czy chyba, nie, no na pewno kiedyś nagrałem odcinek z Antikusa. Nawet nie wiem, czy to nie było czasem, jak miałem 4.2 jeszcze, bo wiem, że nagrałem go z tego, co pamiętam. Nie, już zupełnie zapomniałem. No ale dobra. Jakoś tak w ogóle pozapominały mi się te rzeczy z Margo, a nie grałem tylko tydzień. Dlatego tak naprawdę rzucam filmik z... O, tu jest jakiś Mag 4.1. Dlatego właśnie wrzucam filmik teraz z Antikusa. No jest to powód taki, że ja po prostu nie wbiłem żadnego levela, nie mam się czym pochwalić na Nazgulu, więc sobie jestem na moim magu skromnym. Nie jest on za Ola Boga. Większość tutaj jest zwyklaków, 3 unikaty, właśnie trzeci doszedł przed chwilą. Zraz Googlaka na szyjnik. Kupiłem go za niedużo, naprawdę. To mogę wziąć. Czy ja ogólnie ekspię na tym tutaj ekspowisku? No, raczej wolę, no to takie też jest moje zdanie, jak wielu, wolę raczej te takie wilcze plemię, czy jak to tam na nie mówią. Wolę to zdecydowanie pod exp, ale tutaj można wylotać naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Zwykłe, ale dobre i naprawdę jakbyś tak się uparł i tutaj expił, tak jak ja z 4.0 na 4.2 i tam trochę właśnie przeszedłem na ten Kanion Straceńców, czyli te wilcze plemy. Jak się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu, bo nie wiem, czy ta mapka, w której jest te wilcze plemię, to się nazywa Kanion Straceńców, ale tak coś mi się kojarzy, albo to było coś związane z czymś innym. No i właśnie można wylotać takie rzeczy, które tak około 7-8k są warte. Później to się uzbierze i naprawdę ze 300k można, no spokojnie to może nie, ale jakbyś się tak spiął i tutaj expił, to ze 300k pewnie można by było zdobyć. No tak.
takie loty są pojedyncze, zwykłe. Oczywiście można tutaj wylotać unikat, który ciężko jest wylotać, ale no niektórym się to udało, nawet jeżeli kojarzycie to, no to kojarzycie, jest youtuber z Margonem też nagrywający, komandosik.pl, pewnie większość kojarzy osób. No i on też jak zaczynał, no może nie tyle co zaczynał, ale był tak jednej czwartej swojej serii, którą teraz nagrywa, to też expił, i może nie tyle co expił, ale pokazywał tą mapkę. No i wylotał właśnie ową kominiarkę. No jest to na pewno z jednej strony duże szczęście, no a z drugiej naprawdę no fajnie, że mu się takie coś trafiło, bo no bo to na pewno jest pomoc finansowa, a jeszcze to nie jest taki level, że zdobywasz kasę no tak, no po prostu, że zdobywasz kasę tak naprawdę ciągle, a jak są herosi, to oczywiście można tak i naprawdę większość osób zarabia na herosach, ale jak ktoś nie chce tak czekać ciągle i szukać tych herosów, to ma ciężko z zarobią kasy. No i tutaj niestety powybijano nam, ja tutaj sobie ustawię, że poziom minimalny to jest 3,9. No tak. Dzwonił do mnie przed chwilą kolega na Skype'ie. Mogliście słyszeć, raczej nie widzieć, bo jest to tam daleko, daleko w rogu. No raczej tego nie widzieliście. Tutaj coś jest. Tutaj też coś jest. No akurat ta mapka, ta większa, jest powybijana, jak widzicie. No i niestety z tej akurat nie pokażę wam za dużo. Zresztą z tamtej też nie. Ogólnie jest to, tak jak powiedziałem na początku filmu, dość niedoceniane ekspowisko, chociaż no coraz więcej tutaj ludzi przychodzi. Dla niektórych to jest minus, dla niektórych plus, bo ubywa troszeczkę tam z tych wilków, można powiedzieć. I no na pewno tego jest troszeczkę więcej, bo i też niektórzy mogą sobie expić i później pójść na aliasa, tak jak najwyraźniej robiła ta taka, no można powiedzieć, dziewczyna. No ale no niestety za dużo wam nie pokazałem dziś, ale odcinek taki troszkę dłuższy. W ogóle za dużo nie było bicia, za dużo nie było ekspienia w tym filmie, trochę pogadałem sobie o tym ekspowisku. No i myślę, że to by było na tyle. Widzimy się być może jutro, a jak jutro się nie wyrobię, bo to jest bardzo możliwe, to za tydzień po prostu. No więc to by było na tyle z dzisiejszego parta. Cześć.